Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 24, w wersetach od 36 do 53? Gdy oni to mówili, sam Jezus stanął pośrodku nich i powiedział im: pokój wam. Oni przelękli się, bo uważali, że widzą ducha. Powiedział im: czemu się boicie i dlaczego takie myśli wchodzą do waszych serc? Oglądajcie moje ręce i moje nogi, że to ja jestem. Dotknijcie się mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam? Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Gdy oni nadal nie wierzyli z powodu radości i zdziwienia, powiedział im: macie tu co jeść? Podali mu część pieczonej ryby i plaster miodu. On wziął i jadł przy nich. Powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, że musi wypełnić się wszystko, co napisano o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy im otworzył umysły, żeby rozumieli pisma. Powiedział im: tak jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Musi być głoszone w jego imieniu upamiętanie i odpuszczenie grzechów pomiędzy wszystkimi narodami, zaczynając od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja posyłam na was obietnicę Ojca mojego, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Wyprowadził ich aż do Betanii i gdy podniósł swoje ręce, błogosławił ich. Gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i wzniósł się w górę do nieba. Oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy, bardzo się ciesząc. I byli zawsze w świątyni, chwaląc i błogosławiąc Boga. Pierwszym darem, który zmartwychwstały Pan przyniósł uczniom, jest pokój, wywalczony przez Niego na krzyżu. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 14 rozdziału, 27 wersetu. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jaki balsam dla zatrwożonych serc uczniów. Teraz znów mogły być radosne. Uczniowie mieli być wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Pana. Werset 48. Dlatego też Chrystus zadaje sobie tyle trudu, aby im pokazać, że jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Patrzcie na moje ręce i na moje nogi, że to ja jestem. Tak, rany krzyża są dla uczniów niekłamanym dowodem. Również i my właśnie po tych znakach rozpoznamy naszego Pana, gdy już wkrótce oglądać Go będziemy twarzą w twarz, baranka jakby zabitego. Dowiadujemy się o tym z Księgi Objawienia, 5 rozdziału, 6 wersetu. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych, zesłanych na całą ziemię.
Rany na jego rękach będą nam na wieki przypominać o nieskończenie wielkiej cenie, za którą zostaliśmy kupieni. Następstwem śmierci i zmartwychwstania Pana jest coś całkiem nowego. Ewangelia ma być zwiastowana już nie tylko Żydom, lecz wszystkim narodom. Wielkie dzieło zbawienia skierowane jest do wszystkich, lecz jest skuteczne jedynie dla tego, kto wejdzie na drogę pokuty. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian, 3 rozdziału, 22 wersetu. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Pan rozstał się ze swoimi uczniami z rękami podniesionymi w geście błogosławieństwa. Te błogosławiące ręce wyciągnięte są do dzisiaj. Czy ta Ewangelia łaski mogła skończyć się inaczej niż radością? Wszak od opisu radości się rozpoczęła.